Dobry wieczór, dzień dobry. Witam na moim kanale lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chcę mówić o książce, którą napisało w zasadzie dwóch autorów. To jest Tadeusz Nowak i Stanisław Balbus. Tadeusz Nowak, poezje, modły jutrzenne, modły wieczorne i bardzo rozbudowany esej Stanisława Balbusa, poezja w czasie marnym. Książka została wydana przez Oficynę Literacką w Krakowie w 1992 roku. Projekt okładki Dmitrij Szewionkow-Kismiełow. Chciałbym powiedzieć o tej książce kilka słów, ponieważ Tadeusz Nowak to poeta, który jest stosunkowo teraz przywoływany czasem niekiedy w zbyt niewielkim zakresie, ponieważ jego poezja zasługuje zasadniczo na ciągłe przywoływanie. Tadeusz Nowak urodził się 11 listopada 1930 roku w Sikorzycach koło Tarnowa, natomiast zmarł 10 sierpnia 1991 roku w Skierniewicach. Stanisław Balbus od początku badał jego twórczość. Stanisław Balbus jest najwybitniejszym nowakologiem obecnie żyjącym. Poświęcił mu esej pod tytułem Poezja w czasie marnym. Wcześniej Stanisław Balbus zajmował się groteską występującą u Tadeusza Nowaka, ponieważ jakby pierwsze jego tomiki były właśnie pisane w nurcie groteski. Specyficzne są modły jutrzenne, modły wieczorne, zwane popularnie psalmami, ponieważ dochodzi w nich do głosu nowa tematyka, o której bardzo przekonująco i analitycznie pisze Stanisław Balbus. Co to za tematyka? Otóż są to rozmaite psalmy podzielone, są to psalmy, pacierze kronik, pacierze azjatyckie, pacierze diabelskie, paciorki diabelskie i pieśni bezcenne. Ogólnie rzecz biorąc, odwołują się one do tragicznych wydarzeń, do katastrofy, która określa się mianem najazdu ze wschodu, najazdu azjatyckiego, Mongołów, Dżingis Hana i tak dalej, i to jakby odnosi się do wydarzeń w Polsce, o których też pisze Balbus w kontekście tej książki, tych zbioru, tych pacierzy i psalmów. To są wypadki grudniowe, wypadki poznańskie, wypadki radomskie, te wszystkie strajki, które były brutalnie tłumione, znajdują swoje odzwierciedlenie i echo w tych utworach poetyckich Tadeusza Nowaka, więc byłaby to pierwsza warstwa jak gdyby społeczna, warstwa jak gdyby polityczna. Kolejną warstwą jest warstwa poetycka, jest to poezja, którą nazwałbym czystą, źródlaną, poezją pierwotną, która odnosi się do takich pierwszych archetypów, do archetypu ojca, do archetypu matki, do pojęcia źródła. I w ten pejzaż wpisane jest coś bardzo zasadniczego i metafizycznego, mianowicie w ten pejzaż wpisana jest śmierć. Plan metafizyczny, jak pisze Balbus, jest tutaj najistotniejszy. Nowak, ten esej Balbusa, Poezja w czasie marnym, jest zapożyczona od utworu poetyckiego Hölderlina, Chleb i wino. Tam występuje to pojęcie, znaczy ta fraza, cóż po poecie w czasie marnym. Rzeczywiście marny czas był opisywany przez Nowaka w Polsce, czas bardzo ciężki. Społecznie, politycznie, czas ciężki do przetrwania. No ale jakby na ten plan społeczny, polityczny nakłada się warstwa metafizyczna, którą Balbus w swoim znakomitym eseju określa jako taka warstwa pustki, wygaśnięcia, jakby wejścia w taką nicość, w śmierć. I jakby wszystko w tym eseju opartym na nowakowych psalmach
jest takim analitycznym badaniem nicości. Nowak jest uważany przez Balbusa za kontynuatora tego światooglądu czy światopoglądu poezji Leśmiana, w której to poezji nicość była rozbierana analitycznie na kawałki. Tak samo Nowak jest takim analitykiem nicości i zasadniczo esej Balbusa skupia się na takiej analityce nicości. Nie są to źródła stricte chrześcijańskie. Pojawiają się tutaj takie nazwiska jak mistyków, jak mistrz Eckhart, Jakub Beme, Anioł Ślązak, Jan Szkot, Eriugena. Przy czym, no i też pojawiają się myśliciele wschodu, Dalaj Lama, Budda, hinduizm z pojęciem pustki, shunya. To wszystko jakby jest skupione na tym pojęciu, które określa, jest zaczerpnięte bodaj z mistrza Eckharta, mianowicie kenomy i pleromy, czyli takiego rozpłynięcia się w nicości i pustki. W zasadzie między kenomą i pleromą, udowadnia Balbus, są rozpięte ta linia światopoglądowa poezji Tadeusza Nowaka. I teraz można się zastanawiać właśnie, tu można przytoczyć takiego teologa Bernarda Welte, który mówił o nicości życiodajnej Bogiem. No i tak Balbus w tym eseju, przytaczając również rozmaitych fizyków kwantowych, zastanawia się, czym jest owa nicość, czym lub kim będzie człowiek po śmierci, jaka energia jego przetrwa. Mówi się, no ta nicość, którą przedstawia Balbus w kontekście nowakowych psalmów, jest taka, można powiedzieć, nasycona życiem. Aczkolwiek z drugiej strony można mówić o dynamice nicości, o dynamice pustki, ale też tutaj trzeba też mówić o pejzażu pustynnym, o pejzażu ogołocenia, wygaśnięcia, zamilknięcia. Tu przytaczany jest mistrz Eckhart, który mówił, że o Bogu w zasadzie nic sensownego powiedzieć się nie da, o Bogu można jedynie milczeć. Tak też nowakowe psalmy, paciorki, pacierze są świadectwem tego, że o Bogu głównie się milczy. Więc w gruncie rzeczy Nowak przywołuje taki krajobraz metafizycznej katastrofy, ale jest to również katastrofa egzystencjalna. W jednym z psalmów Nowak przyznaje, podmiot liryczny, że nie ma już takiej siły ani takiej mocy, żeby Pan Bóg giął go w rękach jak podkowę. Może przytoczę ten 10. pacierz diabelski, prywatny, bardzo silnie nasycony egzystencją. Nie mam już takiej wiary i nie mam takiej mocy, żebyś mnie jak podkowę giął w swoich rękach, Panie. Daj mi odpocząć w lesie, daj mi odpocząć w polu, na brzegu rzeki, w lesie. Pozwól się wtulić w upał lata i psiego brzucha. Powstrzymaj, Panie mój, tego, który codziennie nachodzi mnie i mąci, porządek planetarny mego ciała i myśli, lub chociaż zakryj dłonią jego wpatrzone we mnie doły wapienne oczy. Nie mam już takich skrzydeł i lotnych piór u kolan, żebym mógł w okamgnieniu do Ciebie pobiec, Panie, gdy Ty się jawisz nagle i naraz w budzie psiej, w makowej główce, w księdze spisanych ptasio traw. Powstrzymaj, Panie mój, tego, który codziennie wychodząc ze mnie stoi na progu i na drodze, w lustrze i w blacie biurka, a gdy go wyjąć chcę, sypie się ze mnie szkło i trocin siwe piórka. No, Balbus też pisze o takiej bachwinowskiej w kontekście Nowaka poezji koncepcji sobowtóra, jakby poeta nosił w sobie tego drugiego, który z niego w pewnym momencie wychodzi i przedrzeźnia go w takim groteskowym zwierciadle. Ale też ciekawa jest konstrukcja tych paciorków, o którym też pisze Balbus, że w takiej scenerii ludowości pieją koguty,
sypie się proso, baby wiejskie sprzedają jakieś towary, chłop orze w polu. To wszystko jakby przesiąknięte jest specyficzną metafizyką nicości. Jakby ten folklor zmierzał stopniowo ku pewnej anihilacji, wygaśnięciu. Jakby nie mógł już, można powiedzieć, śpiewać. Tak, bowiem niektóre psalmy i wiersze Nowaka były śpiewane chociażby przez Marka Grochutę i zespół Anawa, chociażby głównie w tym programie Droga za Widnokres były śpiewane wiersze Nowaka, ale też cała płyta była poświęcona Grochucie, pieśni do słów Tadeusza Nowaka, gdzie te utwory były wyśpiewywane. Świetnie się te utwory śpiewa. No tutaj jakby trudno mówić o śpiewie, jest to raczej śpiew ciszy, śpiew wygaśnięcia, śpiew pustki, śpiew zamilknięcia. O Bogu nie można nic mówić, można o Nim tylko milczeć. Nowak milczy o Bogu w swoich psalmach. Co, jaką lekcję można z tego wyciągnąć? Przede wszystkim można wyciągnąć z tej książki dwie lekcje. To jest lekcja znakomitej poezji i lekcja znakomitego eseju. Zasadniczo Balbus tworzy taką gęstą tkaninę, sieć literaturoznawczego i krytyczno-literackiego wywodu, w którym znajdują odbicie najważniejsze pytania o ludzką egzystencję, to znaczy co z nami stanie się po śmierci. Drobiazgowa analityka nicości w kontekście psalmów Nowaka, która ma swoje źródło w poezji Leśmiana, również uważnego analityka nicości, skupia się głównie na najważniejszych przeznaczeniach ludzkiej egzystencji, ludzkiego losu, skąd przychodzę, dokąd zmierzam, po co żyję, jaki jest sens mojej egzystencji, skoro i tak w zasadzie wszystko kończy się wielką pustynią i wielkim ogołoceniem. Ale świadectwo tej pustyni, tego ogołocenia, tego zamilknięcia właśnie znajduje ujście w wierszach Nowaka. Jest to takie dominującym kolorem w tej pustyni, w tym pejzażu jest biel. W zasadzie osobny esej można napisać o Nowaka, u bieli. Czym jest ta biel? Biel w kulturach wschodnich jest znakiem żałoby, przepracowywania pewnej utraty. Można zatem powiedzieć, że Nowak świąteczny, karnawałowy w poprzednim okresie swojej twórczości, w okresie mitotwórczym, groteskowym, teraz jakby mierzy się ze starością, z chorobą, z pustką w sobie, z krajobrazem metafizycznego spustoszenia, z eliotowską ziemią jałową i próbuje jakoś się z tym uporać przy pomocy formy poetyckiej, formy, która bada źródło, początek, pierwociny, archetyp, formy, która jest czysta, źródlana, która jest prawdziwa, która jednocześnie jest bardzo zdyscyplinowaną formą wierszową. Zatem jakby panaceum na tę metafizyczną katastrofę byłoby zatem odnalezienie odpowiedniej formy poetyckiej, która by tę metafizyczną katastrofę jakoś oswajała i czyniła znośną, jakoś terapeutyzowała ten stan ogołocenia. I oczywiście, choć Nowak nie był filozofem jak Leśmian, który pisał pewne pisma teoretyczne, jak znaczenie pośrednictwa w metafizyce życia zbiorowego, czy rytm jako światopogląd. Leśmian był poetą teoretyzującym. O tyle Nowak, z tego co pamiętam, nie pozostawił po sobie żadnych pism teoretycznych, żadnych pism metaliterackich. Zostawił po sobie dużo prozy, ale był jakby od początku do końca artystą i wyrażał się przy pomocy wiersza, przy pomocy sztuki i przy pomocy sztuki odpowiadał na najważniejsze pytania egzystencjalne. Bardzo ciekawa jest ta tkanina
eseju Balbusa, bardzo gęsta, która obfituje bardzo różne, bogate konteksty interpretacyjne, przede wszystkim w pisma mistyków chrześcijańskich, to już wspomniałem, ale też pisma filozoficzne, przytaczani są również fizycy kwantowi. I to wszystko sprawia, że o utworze poetyckim da się mówić w uczony sposób, a jednocześnie bardzo ciekawy, który sprawia, że utwór poetycki pozostaje tajemnicą wciąż do wyjaśnienia, do odgadnięcia. Balbus w zasadzie stosuje metodę hermeneutyczną, tak jak Gadamer objaśniał w Szkicu czy Poeci umilknął niektóre wiersze Celana, tak jak Heidegger objaśniał poezję Hölderlina, tak Balbus objaśnia hermeneutycznie, czyli próbuje ją zrozumieć, budując rozmaite konteksty, drogi, próbuje rozumieć poezję Tadeusza Nowaka, gdzie plan poetycki, źródlany, przenika się z planem politycznym, najazdem Azji ze wschodu i w końcu przenika się z najważniejszym planem metafizycznym ogołocenia pustki, suchego stepu, gdzie nie bije źródło wody żywej, gdzie o Bogu można jedynie milczeć i śpiewać o nim swoją cichą pieśń. Serdecznie zachęcam do sięgnięcia po tę książkę, do wypożyczenia jej z biblioteki. Bardzo serdecznie dziękuję.